zaczyna się od miękkich narkotyków, na przykład od marihuany, a później bierze się dziwne rzeczy. Czasami nie wiesz, co to jest. Po prostu to dostajesz, ktoś ci mówi, że ej, to będzie z... Patrz, on się fajnie potem czuje. A skoro tobie brakuje szczęścia w życiu, no to być może to ci go da. Więc to bierzesz. Nie interesuje cię, co to jest? Ani trochę. W tym momencie musisz kompletnie wywalone na to, co się z tobą stanie. No dobra, Maryśka, to coś tajemnicze bierzesz i potem coś jeszcze... To jest lek dopochwowy, który jednak, jeżeli weźmie się doustnie, to ma bardzo podobne działanie do LSD. Tylko, że działa dłużej i bardziej intensywnie. Brałam to wielokrotnie. Czasami codziennie, czasami kilka razy dziennie, także właściwie cały czas byłam naćpana.